Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję bardzo. Ten główny mikrofon do zdjęć, proszę Państwa. Jakby któreś z Państwa chciało mieć zdjęcie na ściance czy gdzieś, no, że Wy macie to, ja wiem, no ja po prostu mówię, że to jest jeden, jedyny mikrofon, na którym jest takie no, opakowanie together, więc no, jak ktoś chce po panelu zdjęcie do mediów społecznościowych, to polecam z tym mikrofonem, tylko, polecam, tylko proszę bardzo mi go oddać, bo jako prowadzący czuję potrzebę wewnętrzną posiadania posiadania no, mikrofonu, bo bez tego... Nie dlatego, że ja nie mogę głośno krzyczeć, ale mi wytłumaczyli, że państwo organizatorzy, że trzeba mówić do mikrofonu, bo jest nagrywanie. Proszę państwa, <laughs> pogadaliśmy sobie o żywności, timing mamy bardzo dobry, zdrowie dla planety, jak zmiana środowiska zmienia nasze samopoczucie. Drodzy państwo, środowisko się jakoś zmienia, no bo jedyną rzeczą stałą jest zmiana, to wszyscy wiemy, zresztą pan Pantarei, jak już mieliśmy wątki filozofii greckiej w poprzednim w poprzednim panelu, tak teraz mamy pan terej i wszystko płynie. Ale proszę państwa, no, czy czujecie, że wasze samopoczucie się zmienia? Pytanie do wszystkich zebranych. Czy wasze samopoczucie się zmienia? W ogóle zacznijmy od tego. Czujecie się lepiej, gorzej? Tak ogólnie. 6 godzin, no to powiem szczerze, ja podobnie, ale jeżeli zależy od pogody, no to już mamy pierwsze powiązanie samopoczucia z klimatem, drodzy Państwo. No jeżeli mamy ładną pogodę, to jest dobrze, jeżeli mamy nieładną pogodę, to jest źle. Natomiast ja mam tutaj znowu w notatkach, które zostały dla nich przygotowane, bardzo niepokojące dane. Przewiduje się, że w latach 30-50 zmiana klimatu spowoduje około 250 tysięcy, coś mi się mało to wydaje, 250 tysięcy dodatkowych zgonów rocznie z powodu niedożywienia, malarii, biegunki i stresu cieplnego. No ja myślę, że to ktoś tutaj się mógł w tych danych nawet nawet o jedno albo dwa zera pomylić, bo no w skali planety, gdzie mamy 7 miliardów osób, 250 tysięcy zgonów, no to to nie jest aż tak dużo. Natomiast co roku około 60 tysięcy Polaków Umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza, proszę Państwa, i pytanie przewodnie do naszego panelu. Czy możemy być zdrowi na chorej planecie? Ale czy nasza planeta w ogóle jest chora? Zacznijmy od tego. Czy Państwo uważacie, że nasza planeta fundamentalnie, jako planeta Ziemia, jako twór geologiczny, jako planeta krążąca w kosmosie, czy planeta jest chora? A jeżeli nawet jest chora, jeżeli jest nie domaga, jeżeli jakoś nie domaga, to czy nie jest tak, że ona jakoś się wyprostuje, a bo ludzkość no jednak w historii planety nie jest jakimś wcale znaczącym historycznie epizodem. Przecież my trwamy no, nawet od najdawniejszych australopiteków na jakieś 3 miliony lat jesteśmy na tej planecie, a Ziemia już się szacuje wiek na jakieś chyba 4,5, dobrze mówię? Poprawcie mnie państwo, jeżeli się mylę. No ale to jest nawet nie jedna tysięczna, to jest ułamek promila, kiedy najwcześniejsze hominidy zaczęły chodzić po, 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 po lasach do chwili obecnej. Nawet nie jeden promil, ułamek promila. To czy planeta się sama nie wyleczy? Czy planeta jest chora? A jeżeli jest chora według państwa, to czy się przypadkiem sama nie wyleczy? Bardzo proszę, no ktoś musi, no ile mogę gadać sam do siebie i udawać, że mam no. Planeta jest chora na ludzkość, która się pomyliła, która gdzieś zbłądziła i teraz dopiero próbuje chyba naprawić ten, tę serię błędów, której dokonała i dzisiejszy chyba, dzisiejszy szczyt to udowadnia, bo dzisiaj padło dużo ważnych, fajnych deklaracji ze strony decydentów tych najwyższych, więc mi się wydaje, że wszystko zmierza ku dobremu, o ile przedwcześnie nie będzie końca gry, Natomiast to ciekawe, co Pan tutaj powiedział na początku. Czyli zaczęliśmy trochę od smogu, trochę od malarii, od nadmiarowych zgonów, czyli przedwczesnych zgonów ludzi, którzy mogliby żyć, gdyby nie powiedzmy zmiana klimatu, smog i te różne działalności człowieka. I rzeczywiście Polaków umiera same, z powodu samego smogu 50-60 tysięcy. Jeszcze nie, jeszcze nie, jak będziesz chciała. Rzeczywiście w nadmiarze, więc rzeczywiście ta liczba jest trochę niedoszacowana 250 tysięcy, skoro tylko w Polsce mamy no. 50 tysięcy, co najmniej, jeśli nie 60 zgonów przedwczesnych, a w Warszawie 3000 tysiące. I teraz pomyślmy sobie przez sam smog mamy 3 tysiące dodatkowych zgonów ci ludzie musieli leżeć w szpitalach. Nie wszyscy oczywiście zmarli. Niektórzy leżeli i wyszli z tych szpitali, ale to jest wiele tysięcy osób, które nie trafiliby w ogóle do instytucji ochrony zdrowia, gdyby nie smog. Więc e, pomyślmy sobie, jakbyśmy mieli czyste powietrze, ile lekarzy by mieli mniej roboty, już nie mówiąc o tym, że system by się odciążył trochę i by mógł się zająć wieloma innymi super ważnymi sprawami. Jeśli chodzi o ten smog, to dzisiaj długo na ten temat mówiliśmy, ale ważny aspekt tutaj jest taki, że smog tak naprawdę to jest cała ochrona zdrowia i wszystkie choroby. Wszystkie, czego byśmy nie powiedzieli. Oczywiście płuca, ale też alergie, nowotwory, e, e, serce. E, dzisiaj się dowiedziałem też, że oczywiście dzieci też z powodu smogu mają gorszy rozwój, nad czym są prowadzone badania na Uniwersytecie Jagiellońskim. E, badanie Neurosmog. Dobre miejsce na badanie smogu. Tak, idealne, więc e, mamy tutaj też bardzo niepokojące dane. Więc smog tak naprawdę na wszystko wpływa i Dotyczy każdego z nas i możemy się oszukiwać, że nie, ale tak naprawdę dotyczy i koniec i nic tego nie zmieni. Nie możemy udawać, że nic się nie dzieje. I teraz zastanawiam się, czy mamy przeskoczyć jeszcze? Albo, dobra. Czy ale to ja zaraz pana pociągnę za język, bo pan mówi o smogu. Tu już przychodzą nasze kolejne uczestniczki, kolejny pan z wami dziękuję, dziękuję paniom serdecznie. Natomiast mówimy o smogu. No smog, z tego, co przynajmniej ja się zapoznałem z tematem. To jest bardziej emisji, to jest bardziej ciepło, to jest bardziej tak zwane kopciuchy, a nie już nawet emisje samochodowe, bo te emisje samochodowe no, zbadano w COVID i wyszło na to, że no, w sumie no, ta, ta, ta różnica no, nie była tak, wielka, tak duża, jakby się spodziewano. Ale jeżeli zamierzamy walczyć z kopciuchami, no to co w takim razie mamy powiedzieć Polakom, z którzy tak, najpierw im wytłumaczyliśmy, że kopcący piec muszą wymienić na piec gazowy, a teraz im się mówi, że piec gazowy to również za parę lat będzie niedobre, bo to za bardzo będzie emisyjne i że w tym momencie oni powinni mieć pompę ciepła. Jeżeli, no w tym momencie mogą powiedzieć, no ale jeżeli wymienimy na pompę ciepła, no czy w takim razie za pięć lat nie dostaną informacji, że to jakaś stara klasa pompy ciepła była i że oni za 5 lat muszą kolejną pompę ciepła postawić. No i skąd taki polak, który nawet niekoniecznie chce, zanieczyszczać to powietrze, no ale jakoś musi ogrzać sobie, no, te przysłowiowe cztery litery w zimę. No jak ten statystyczny Polak ma na to sobie pozwolić wszystko? To przecież nie są tanie rzeczy. Moim zdaniem, no tu jest tak naprawdę kwestia już... Może nie tyle odpowiedzialności każdego takiego konkretnego Polaka, tylko po prostu już spójrzmy na to politycznie i tak szerzej z góry. Że to są rzeczy, które powinny być jakkolwiek wspierane, moim zdaniem, przez państwo. Ale one są wspierane, tylko że problem z pompą ciepła jest taki, że ogrzanie domu nie jakiejś dużej wielkości, 100 kilkadziesiąt metrów, no to ja będę musiał na pompę ciepła włożyć no, kilkadziesiąt tysięcy złotych, powiedzmy 40-50 tysięcy. Oczywiście część, powiedzmy 20 tysięcy mi z tego państwo odda, no ale ja. To jest. Ja zwracam uwagę na proces, czyli najpierw ja muszę kupić pompę ciepła, najpierw ja się muszę wykonać, dokonać inwestycji, a potem dopiero zwróci mi się w postaci dofinansowania i niższych rachunków. Ale problem jest taki: no skąd polskie gospodarstwa domowe mają wziąć pieniądze na to, żeby wyłożyć na tę pompę ciepła? Bo mówimy o gospodarstwach, które często nie mają zdolności kredytowej na 40-50 tysięcy. E, tak, no tu właśnie chciałam jeszcze na początku podkreślić tą kwestię, może takiej przewidywalności i tego, żeby ludzie wiedzieli, jakby co się dzieje. No bo to, co pan powiedział słusznie, że najpierw wymieniamy na te gazowe, teraz na te pompy, potem nie wiadomo, co jeszcze. I jeżeli ktoś nie siedzi mocno w temacie, to po prostu już sam nie wie o co chodzi i nie ma takiego zaufania do osób na górze, że jest jakiś na to sensowny plan. E, więc przede wszystkim trzeba, moim zdaniem. Wybierać takich rządzących, którzy naprawdę mają wiedzę, czy wspierają się ekspertami w tym, w tym zakresie. Nie patrzą tylko, właśnie, nie wiem, czy na jakieś zyski, czy, czy na wpływy osób, na przykład, które są bardziej związane z paliwami kopalnymi. E, A no. może patrzą na interesy producentów tych różnorakich nowych urządzeń grzewczych? No, też to jest no, to również są interesy, które są reprezentowane nawet w Parlamencie Europejskim. Pytanie, pytanie oczywiście, retoryczne. Proszę nie odpowiadać, jeżeli pani nie ma ochoty. Tak, no tutaj trzeba się po prostu opierać na, na badaniach, tak, i też patrzeć, kto te badania wykonuje. No bo jeżeli mamy badania zlecone przez na przykład, yy, nie wiem, na jakąś spółkę, która obraca robą naftową, no to wiadomo, że te badania będą dla, na ich korzyść i tak dalej. Więc chodzi też o takie weryfikowanie rzeczywiście wiedzy, na no, skąd wziąć pieniądze na te pompy i tak dalej. No właśnie tu uważam, że jest to ważna, yy, ważna rola państwa i na przykład dobrze, że są teraz te programy wspierania, właśnie wymiany tych piecy, yy, i też yy, z tego, co słyszałam, rzeczywiście jest dużo zajęcia. Interesowanie, więc Polacy chcą te piece wymieniać, chcą być bardziej ekologiczni, no tylko na przykład się zdarza, że w danym powiedzmy powiecie, w danym mieście tak szybko się wyczerpie ta pula tych możliwych dofinansowań, że no my nie nadążamy, tak, w sensie to tempo, jakie trzeba by w tych wymianach piecy osiągnąć, no nie jest na nasze możliwości finansowe, bo jest dużo więcej chętnych niż rzeczywiście możliwych dofinansowań. A to ja mam pytanie w takim razie od strony proceduralnej, bo skoro chcemy dotować te wymiany, bo Polacy no przypuszczalnie nawet by sami chcieli mieć te nowsze, te, te, te mniej emisyjne źródła ciepła, zwłaszcza teraz, kiedy wchodzi ETS2, o którym no mógłbym mówić całą, całą godzinę, ale no oszczędzę Państwu, oszczędzę państwu tego, już się nagadałem wystarczająco na jednym z poprzednich paneli, ale mm, mamy w tym momencie... Pro, procedurę, która wygląda tak, że no ja muszę wyłożyć swoje pieniądze, żeby dostać zwrot. Czy w takim razie, bo z drugiej strony, jeżeli państwo mi da pieniądze, on... właśnie, ale czy w takim razie, co jeżeli, bo ja rozumiem, że podstawowym problemem z systemem prefinansowania jest to, że rząd się może, że państwo się może obawiać, że ja dostanę pieniądze i zamiast na pompę ciepła, no wydam je na bardziej bieżące wydatki, to znaczy na przykład na... więc to nie do końca pan dostaje te pieniądze. To w zależności oczywiście od systemu finansowania i od wniosku, który pan złożył, ale akurat dzisiaj był panel temu poświęcony i można było wysłuchać, że generalnie jedna rzecz, a, prefinansowanie, b, część tych pieniędzy ląduje bezpośrednio firmy, z którą pan podpisuje umowę dotyczącą na przykład instalacji pompy ciepła. Ona dostaje te pieniądze, pan tych pieniędzy nie dostaje, w związku z tym nie ma ryzyka dla urzędu, że coś się z nimi po drodze stanie. Więc jeżeli chodzi o jakby tą kwestię. To jest chyba fajnie by było, żebyśmy wrócili do tego głównego tematu naszej dzisiejszej tej, tej dyskusji, czyli do tego tematu zdrowia w kontekście klimatu, w kontekście kryzysu klimatycznego i w kontekście tego, co się dzieje wokół nas teraz. Będę ukryć z powrotem mikrofon. Właśnie mówię, kwestie nagrywania. Oczywiście zdrowie zdrowie też poruszaliśmy w poprzednim panelu o żywności. Yy, właśnie chociażby związanymi z chorobami cywilizacyjnymi, jak przecież jest też otyłość, tak, wynikająca z nadmiernej konsumpcji, z nadmiernej podaży, nadmiernego konsumowania kalorii. Yy, jak, to, jak planeta wpływa na zdrowie? Jak, zdro, jak my wpływamy na planetę? Yy, mówiliśmy o tej niskiej emisji, to wracając do niskiej emisji, yy, to już ustaliliśmy, wymieniać. Wymieniać źródła ciepła, można, ale co jeszcze możemy zrobić? Jak możemy zrobić? Czy może promo, promocja y, aktywności fizycznej? Czy może o, może to jest ciekawy wątek, bo mówiliśmy o zdrowiu psychicznym przez chwilę. A propos żywności, że część z nas zajada stres. Doskonale, zaraz panu w takim razie odpalimy te, odpalimy te slajdy. Poproszę tutaj organizatorów, żeby, żeby, te sla, żeby tę prezentację odpalili. Natomiast ja tylko powiem w ten sposób, że czytałem ostatnio książkę o wypaleniu zawodowym, która to znaczy, że my powinniśmy wie, mieć większy kontakt z naturą, więcej wyjść no, z tych murów, z tej, czy z mieszkania, z domu, z uczelni, z pracy przebić trochę popłyć trochę z przyrodą ze środowiskiem i może to jest to remedium jakiego szukamy na nasz ciągły poziom stresu i wtedy od razu będziemy szczęśliwsi my będziemy zdrowsi ale też planeta będzie zdrowsza bardzo proszę czy slajdu już się udało uruchomić udało się uruchomić bardzo proszę To jest oczywiście z raportu IPCC to jest taka organizacja która co roku robi raport na temat zmian klimatycznych i oczywiście ich wpływu na nas co są szczegółowe analizy, i wybrałem kilka dosłownie slajdów, trzy konkretnie z tego raportu 2023, on się ukazał w marcu całkiem niedawno, gdzie mamy właśnie takie ciekawe mechanizmy, czyli w jaki sposób, na przykład upały, susza wpływają w rezultacie tak naprawdę na nasze zdrowie. I oczywiście upał i susza powoduje, że gleby też są suche, powoduje to spadek jakości żywności, wzrost cen żywności. I paradoksalnie powoduje też, może też powodować otyłość, ale tutaj jest uwydatniona ważniejsza rzecz, czyli niedożywienie, które ma też ogromne konsekwencje dla nas, bo systematyczne niedożywienie człowieka może skutkować konkretnymi chorobami. I tu też moglibyśmy, tak jak przy smogu, moglibyśmy godzinami o tym mówić, ale wymienię dosłownie kilka z nich: ryzyko niedoborów żelaza, witamin, minerałów. Magnezu, zrzeszotnienie kości, osłabienie siły kości, siły kostnej, osłabienie siły mięśni, oczywiście, co też może skutkować mniejszą, oczywiście, możliwością pracy. Z kolei, jeśli mamy mniejszą możliwość pracy, no to mniej zarobimy. To też się łączy też ze zdrowiem psychicznym i z obniżeniem jakości życia, więc to jest taki system naczyń połączonych. Niedożywienie oczywiście też może skutkować wieloma innymi chorobami, może na przykład zmniejszać nawet ilość uderzeń serca na minutę, może powodować zwiększone ryzyko wszystkich infekcji. Więc tutaj naprawdę jest o czym mówić. I e, ja myślę, że moglibyśmy od razu przejść do tego drugiego slajdu, który wybrałem. E, on jest skomplikowany, dlatego ja powiem tylko o najważniejszych aspektach. Bardzo dużo. E, bardzo dużo zależy od tego, jak podejdziemy do zdrowia, żeby ograniczyć konsekwencje zmian klimatycznych. Czyli, co możemy zrobić jako ludzkość, żeby obniżyć te konsekwencje dla zdrowia człowieka. I tutaj ten raport podaje konkretne rzeczy, co mamy zrobić. Nawet zaznaczyli konkretnymi kropkami. Dwie kropki to są, to jest taka powiedzmy, na, dwie na trzy, czyli. No, dość ważna sytuacja, dość ważna możliwość zmiany. I oni wyróżniają tutaj trzy najważniejsze rzeczy. Dostęp do wody, środków sanitarnych i higieny jako numer jeden. I tutaj w Polsce, tutaj akurat z tym nie mamy problemu w Polsce, to jest bardziej problem oczywiście krajów rozwijających się, ale też pomyślmy, jeśli nie mamy dostępu do urządzeń sanitarnych, jeśli nie działa to dobrze, no to. Pierwsza rzecz, jaka wysuwa się tu na prowadzenie, to są zakażenia pasożytami, które mogą trwać latami i mieć konsekwencje dla całego pokolenia, całej grupy społecznej żyjącej na danym obszarze. E, oczywiście niedożywienie, o którym już mówiłem, i zmiana diety. To są te trzy rzeczy, które tutaj są wymienione jako kluczowe. I u, ostatni slajd. I tutaj już byśmy się bardziej zatrzymali, bo tutaj również są wymienione konkretne zagrożenia z którymi będzie trzeba się zmierzyć jako konsekwencja zmian klimatycznych. Wszystko zaznaczone na czerwono, jak widzicie prawie wszystko jest zaznaczone na czerwono, oznacza, że to nie jest, nie jest zbyt dobrze dla nas. I zaczniemy sobie tutaj od konsekwencji numer jeden, o której właśnie pan wspominał na początku, czyli zwiększona ilość chorób zakaźnych. I tutaj wymieniona została malaria, ale tak naprawdę tych chorób jest dużo więcej. I teraz powiem parę ciekawostek. Do tej pory gorączka zachodniego Nilu była tam, gdzie jest Nil czyli w Egipcie, ale na skutek zmieniającego się klimatu komar tygrysi, który przynosi tą chorobę, przeszedł sobie, zgadnijcie gdzie? Do Alp. Jest w tej chwili już u podnóża Alp, konkretnie w Austrii. I we Włoszech i został już tam rozpoznany, przenosi gorączkę zachodniego Nilu, to jest choroba, która może powodować zapalenie opon mózgoworodzeniowych. Druga ciekawostka malaria. Malaria, która po prostu też jest przenoszona, oczywiście przez komary, jest już na Ukrainie i to już parę lat temu zostały pierwsze przypadki wykryte. I to nie jest malaria, że ktoś przyleciał z Afryki i przyniósł malarię. Nie, nie, nie. Tam już jest komar, który malarię przenosi. I to są oczywiście informacje od docenta Dzieciątkowskiego, który bardzo też lubi analizować migrację tych różnych, powiedzmy, ofadów, które przenoszą choroby. I jeszcze jedna ciekawostka. W Grecji też się pojawił komar, który przenosi dengę. Do tej pory denga to była gorączka krwotoczna, o której w ogóle byśmy nie pomyśleli, że może być w Europie. Gorączka krwotoczna, jak sama nazwa wskazuje, gorączka krwotok, bardzo niedobre rokowanie. Zwłaszcza dla nas, Europejczyków. Kolejna rzecz, jaka tutaj się wysuwa jako konsekwencja zmian klimatycznych dla nas, dla ludzkości, to jest oczywiście niedożywienie, to jest oczywiście też, to są też pożary, ale też zdrowie psychiczne. I tutaj oczywiście na to się nakłada wiele aspektów, dlaczego ten mental health to nasze zdrowie psychiczne może ulec pogorszeniu. Tak na pierwszy rzut oka byśmy z niej pomyśleli, o Boże, zmiany klimatyczne i pogorszenie naszego zdrowia psychicznego, stanu psychicznego, no a jednak, a jednak to się wiąże. Już choćby smog pogarsza na przykład nasze, nasz sen, jak się nie wyśpimy, obniża się nasza odporność, ale też nie mamy tej, tego powiedzmy, tej radości z życia, bo jesteśmy ciągle niewyspani, pijemy tą kawę. To jest, to jest wszystko ze sobą powiązane. Być może są też ciekawsze, oczywiście, te powiązania, e, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne i zmiany klimatu. Może ktoś by chciał coś jeszcze dodać. Ja, ja w każdym razie mogę tylko dodać, że jeśli chodzi o samą Polskę, Narodowy Test Zdrowia niedawno wykazał, że w ciągu dwóch lat bardzo zwiększyła się ilość osób młodych, które zgłaszały zły i bardzo zły stan psychiczny. Do tej pory. Można powiedzieć, że już 27% ankietowanych, a tam było naprawdę setki tysięcy Polaków pytanych, wypełniały ankiety, zgłasza swój stan zdrowia jako zły i bardzo zły w grupie wiekowej 18-24. Skąd to się wzięło? Oczywiście pandemia, wiadomo, ale też zmiany klimatyczne też nie pozostają tutaj bez efektu. Więc na samym końcu jest podane jako, jako też konsekwencja dla naszego zdrowia, ale też nie dotycząca Europy jakoś szczególnie. Displacement, czyli po, po prostu migracja nasza. W Europie raczej ludzie zostają, nie wiem, Polacy raczej siedzą w Polsce, nie wiem, wyemigrowaliśmy do Anglii. Natomiast to bardziej dotyczy innych kontynentów Afryka, Azja tutaj absolutnie widoczne jest, to ryzyko też związane z tym przenoszeniem się i z, tymi, z tą emigracją, z tą migracją właściwie. Więc to tyle, ile z raportu udało mi się ustalić. Myślę, że tu każdy z nas będzie miał coś do dodania. A ja oczywiście pozwolę sobie dopytać jako moderator, bo to moja rola jest taka, że jak jest dyskusja, widzę, że jest dyskusja, to ja się będę czepiał. Więc moje pierwsze pytanie będzie takie: no, czy my w tym momencie porównujemy, czy ten raport porównuje e, to zdrowie do tego, co było jakiś czas temu, czy do tego, co idealnie mogłoby być w tym momencie, gdyby wszystko był, się układało po naszym myśli? Bo wiecie Państwo, pierwsza moja myśl jest taka: no, szkorbut. Choroba, z którą no, mierzyliśmy się w średniowieczu, no, 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 zwłaszcza żeglarze, mierzyli się bardzo no, no, tragiczne konsekwencje. To miało ludziom wszystkie zęby wypadały. W tym momencie problemu ze szkorbutem w nowoczesnym społeczeństwie no, już w zasadzie nie mamy. Dlaczego? No, bo jest ta dieta lepsza, jest więcej witaminy C, nie pijemy na szkorbut, nie wypadają nam zęby. Więc no, być może jednak to nasze zdrowie przez tych ostatnich 20, 30, 50 lat, czy jednak systematycznie, bo ja też zwracam uwagę na to, że no, oczekiwana długość życia w zdrowiu dla Polaków, w ogóle dla Europejczyków, no, ostatnimi czasy, przez ostatnich kilka dekad rośnie. Więc to raz, czy równamy to do tego, co było, czy równamy to do tego, co mogłoby być, bo znowu idealne warunki. Jako ekonomista ja się wszystkich Ceteris Paribus nasłuchałem, napisałem, no ale no zakładając idealnych warunków nie ma. Więc to pierwsze moje pytanie. Drugie moje pytanie doprecyzowujące będzie takie, no jaka jest rzeczywiście w tym, w tym wszystkim rola klimatu? Bo my zaczęliśmy być świadomi tego, że jednak jakiś wpływ na klimat mamy, oczywiście, być może sama ta świadomość już też no bardziej, bardziej nas dociąża, no bo jeżeli na przykład zdam sobie sprawę z tego, że użyję obrazowo, no robię przykrość babci, no i zrozumiem jako dzieciak, że no jednak to, 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 co ja robiłem, to, co mnie się wydawało jest śmieszne, bardzo zabawne i jest zwykłą dziecięcą zabawą, no ale że jednak babci jest z tego powodu przykro, bo na przykład grałem w piłkę, nie wiem, w mieszkaniu, ja nie grałem, no ale ktoś może grał w piłkę w mieszkaniu i co chwila tłukł babci jakiś talerz, który potem babcia musiała posprzątać, no to może zrozumiał, że no to, to jednak nie jest nie jest wcale taka fajna zabawa, tylko że babci jest przykro i może też z tego powodu, no, ten wpływ zmian klimatycznych jest nie tyle, nie tyle klimat wpływa na nasze samopoczucie, ale to, że myśmy sobie uświadomili, że jednak, no, może coś od nas zależy, może coś w tej sprawie mogliśmy zrobić więcej, może jednak nasze zaniechania również powodują sytuacje takie, jakie są, więc czy my w tym momencie jakby niejako samym uświadomieniem nie oddziaływujemy negatywnie na na, na nasze zdrowie psychiczne. A jeżeli chodzi o zdrowie fizyczne, jeżeli chodzi o zmiany klimatu, o choroby, no to wspomniał pan rzeczywiście gorączka zachodniego Nilu, ale ja o zapaleniu opon mózgowych. A ja pamiętam, jakiś czas temu była choroba szalonych krów, dobrze mówię, a choroba szalonych krów też miała być coś takiego, że no mieliśmy na to że mieliśmy jakieś zapalenie, też miało jakieś zapalenie mózgu to prowadzić, to przecież mamy również zapalenie opon mózgowych, może wywołać bardzo powszechna w Polsce borelioza, którą możemy złapać od kleszcza zwykłego, więc no, pytanie, czy to nie jest, no, tak naprawdę, czy, czy, czy nie straszymy czymś, co, co no, czy, czy, czymś, co i tak jest obecne w naszym życiu. No, tak samo jak ktoś mógłby powiedzieć, no straszyliśmy COVID-em, no ale no, 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 w sumie w tym momencie już po dwóch, czy, po, po trzech latach od pandemii, no, już wszyscy tak naprawdę przeżyliśmy nad COVID-em do porządku dziennego. Tak, mamy konferencję, nie siedzimy tutaj w maskach, no, był wielki lęk, no ale się okazało, że jednak no, trzeba się nauczyć z tym żyć. To takie trzy moje pytania rozszerzające do pana, do, do państwa. Ja bym się może odniosła do ostatniego pytania, ponieważ e, zadał pan czy, samo uś, e, powiedział pan, czy samo uświadomienie nas już nie wprowadza e, takiego gorszego samopoczucia. I ja myślę, że uświadomienie to jest pierwszy krok do zmiany, tak? Bo my też nie mówimy, że to co teraz się dzieje, to będzie miało bezpośredni wpływ na nasze życie, ale powinniśmy też bardziej z empatią patrzeć na przyszłe pokolenia. Jeżeli mówimy o krajach rozwijających się, tam można bezpośrednio odczuć na przykład z roku na rok coraz mniejszą ilość dostępu do wody czy właśnie zwiększoną infekcję, ponieważ tam to globalne ocieplenie jest, uważam, że w większym stopniu przez nich odczuwalne, ale jeżeli my nic nie zrobimy, to nic się nie zmieni w przyszłości, a jak widać, jest coraz po prostu gorzej, więc myślę, że uświadamianie jest dobrą częścią tego wszystkiego, ale również może mieć, tak jak pan powiedział, negatywny wpływ na to, że na naszą psychikę. Jeżeli nie uświadomimy sobie tego, że my działamy w jakimś dobrym celu, tak? A to ja zadam bardzo takie może nawet może brutalne pytanie, to komu jest gorzej? Naszym dzieciom na przykład. Ale naszym dzieciom, no ja na razie nie mam dzieci, więc na razie Ja też nie, no, ale no właśnie, jeszcze... więc na razie naszym dzieciom nie jest gorzej, bo ich nie mamy. No komu w tym momencie jest gorzej i w porównaniu do jakiego okresu? No weźmy no, nie wiem, może ostatnie 50 lat. Komu się pogorszyło? To może ja spróbuję odpowiedzieć, jeśli mogę. E, bardzo proszę. Czy właśnie mam wrażenie, że to jest takie trochę złudne poczucie, że to nas nie dotyczy, to będzie za 50 lat, bo tak naprawdę, na przykład, co mamy teraz, co obserwujemy, e, bardzo zwiększyła się liczba zachorowań na wszelkie nowotwory w społeczeństwie. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie było tego aż tyle. Może mamy lepszą wykrywalność, lepszą diagnostykę. Może po prostu wiemy, że jest więcej nowotworów, a nowotwory w społeczeństwie zawsze były. Znowu pytanie takie, no, ja jestem moderatorem, w tym momencie mam dyskusję się w takim razie czepiam, bo mam prawo. Tak, no oczywiście, że kiedyś było mniej wykrywane, też nie jest tak, że dopiero teraz rak istnieje, kiedyś też był, ale no, akurat mamy już od wielu lat dobre metody wykrywania i jakby z statystyki mówią jasno, że jest tego coraz więcej. No i też to jest ważne, że coraz więcej jest badań mówiących o tym, że właśnie zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska, bardzo szeroko pojęte, ma na to po prostu wpływ. Bo też mówiąc o zanieczyszczeniu środowiska, na przykład tutaj też widzę, że padł na początku to jest smog, tak, i na przykład dla mnie, mnie już smog trochę, szczerze mówiąc, denerwuje ten fakt, że jakby bardzo często jest to tak powiązane, że tak, zanieczyszczenie powietrza, smog i to jest główny nasz problem. Mamy jeszcze zanieczyszczenie wód, zanieczyszczenie gleby, zanieczyszczenie wszystkiego. Weźmy pod uwagę to, że jak mamy na przykład mieć zdrową żywność, jeżeli w glebie są pierwiastki, metale ciężkie, jeżeli woda, którą podlewamy jest pełna antybiotyków, czy pełna, no w sensie są tam jakieś śladowe ilości antybiotyków, które już mogą wpływać na nasze zdrowie, bo na przykład z tymi antybiotykami, tak, mamy coraz więcej bakterii, które się odporniają na antybiotyki, więc jest trudniej teraz leczyć pewne choroby, które na przykład 20 lat temu spokojnie można było leczyć, teraz mamy coraz więcej już Właśnie takich zmodyfikowanych szczepów. Ale może to jest po prostu normalna ewolucja wiedzy i naszego podejścia? Bo przecież kiedy antybiotyki wprowadzono, no wydawało się, że to jest lek na całe zło. No to trudno też się dziwić lekarzom, że mogąc podać jakiś lek, który wyleczy, no decydowali się na podanie tego leku, a dopiero teraz zaczęliśmy zwracać sobie, uświadamiać, że może jednak te bakterie no, się robią bardziej odporne, a może też w kwestiach różnych katastrof, różnych zanieczyszczeń. No, Mamy na przykład zakłady zajmujące się izotopami radioaktywnymi. Mamy podejście na przykład radzieckie, które często, które często zrzucało radioaktywną wodę bezpośrednio do jeziora, z którego czerpano. Ja nie pamiętam, to, to było takie zamknięte miasto, ale to było jedno z największych skażeń w ogóle poza Hiroshima. I, i, i Nagasaki. Doczytacie państwo, zapomniałem, jak to się nazywa, ale w każdym razie no, eksplodował jeden z tych, z tych zbiorników, gdzie przechowywali zanieczyszczoną wodę, Wcześniej ją w ogóle zrzucali do jeziora. No, cała okolica wokół, wokół pewnego takiego taki rosyjskiego zakładu, no, radzieckiego zakładu, no, zanieczyszczona, zanieczyszczona permanentnie w zasadzie. No, mamy też podejście amerykańskie, które jednak no, na to bezpieczeństwo tego, co się, tego, co się robi, no, zwracali dużo większą uwagę na BHP, więc może to jest po prostu kwestia tego, no, jak jak my się tym zajmiemy, żebyśmy się po prostu sami lepiej pilnowali? Czy znaczy tak, też myślę, że właśnie to pilnowanie, to odgórne działanie jest bardzo ważne, bo wracając znowu trochę do tego tematu zdrowia psychicznego. E, ja nie uważam, że samo powiedzenie o tym, że problem istnieje, wpływa aż tak negatywnie na zdrowie ludzi. Bardziej wpływa to, kiedy sobie uświadamiamy, że wszyscy o tym wiedzą i to nie jest zmienione. Bo na przykład dla mnie, jako dla młodej osoby, tak ja się e, wiem o tych różnych rzeczach. Staram się, mam takie podejście, ok, no zróbmy coś z tym, tak? Zmieńmy to wszystko. I nagle yy, okazuje się, że tak, mamy już opracowane konkretne metody, jak coś zrobić. Tylko na przykład jakiś decydent nie chce wydać pieniędzy na ratowanie zdrowia ludzi, nie chce wydać pieniędzy na dostęp do czystszej wody, czy na przykład na jakieś badania, tylko woli wydać te pieniądze, nie wiem, na szlifując jakieś tematy polityczne, tak, ale na coś, co nie jest aż tak potrzebne, obiektywnie patrząc. Tego... Ale dlaczego nie jest aż tak potrzebne? W sensie, kto w takim razie obiektywnie stwierdza, ja znowu zadaję takie pytanie, kto jest od obiektywnego stwierdzenia, że na przykład ten wydatek jest dobry, ten wydatek jest dobry, bo my nawet w, tutaj wśród ekspertów się kłócimy. No są eksperci na przykład, którzy, no ja może w takim razie jako moderator mam prawo poruszyć temat polityczny, słynne 500+, Wielu ekonomistów krytykuje 500 Plus jako wydatek no, niepotrzebny socjalnie, natomiast inni z kolei pokazują, że no jednak znacznie to zmniejszyło ubóstwo wśród, wśród dzieci, wśród rodzin z dziećmi. I no, są zawsze dwie strony medalu. To w takim razie, którą, który medal w ogóle powinniśmy wybrać? Dlaczego uważamy w takim razie, że mo, może z jakiegoś powodu te inwestycje w te działania proklimatyczne no, nie zostały uznane za tak pilne? Czy może tak? Jeśli chodzi o 500, to w ten temat nie chcę wchodzić, bo jest bardzo też nowo złożony, ale jak już y, mogę jakiś konkretny przykład podać, no to jakiś czas temu były y, słynne ławeczki i takie. Y, Polskie, które miały coś tam niby promować, które właściwie po chwili zostały wszystkie zniszczone. No i na to też wydano grube miliony złotych, które można by wydać na przykład na wymianę piecy, chociażby, tak? E, cokolwiek. I to znaczy, są... no nie były to aż takie duże pieniądze, mówię z punktu widzenia projektu planowania budżetu, bo znowu jako były pracownik Ministerstwa Finansów, powiem Państwu ciekawostkę, jak tam się przygotowuje budżet, to wszelkiego rodzaju sumy poniżej 100 milionów. No to są traktowane, no to, to, to nie jest pierwszy priorytet liczenie tego typu zmiennych tego typu rzeczy, no bo też patrzmy na to, że jednak wpływy podatkowe to są 200-300 miliardów złotych rocznie, więc 100 milionów no to jest, to jest ponad tysiąc razy mniej. Ale oczywiście można było to wydatkować lepiej, tu się zgadza. A to może podam taki przykład, no może być kontrowersyjny, może jest to obrońców, ale teraz jest zbudowany centralny port komunikacyjny który na przykład moim osobistym zdaniem nie jest w ogóle potrzebny i bardzo wiele osób bardzo krytykuje tą decyzję, że przecież mamy lotniska, mamy już infrastrukturę i jest tak wiele innych rzeczy, które można by za te pieniądze zrobić. Eee, no wracamy tak naprawdę do tematów politycznych, tak? I też tym, że każdy z nas ma swój głos w wyborach, możemy wybierać te osoby, które decydują się na jakieś tam odpowiednie rzeczy, ale na przykład wracając do tego zdrowia psychicznego, ja jestem w sytuacji od iluś lat, kiedy chodzę zawsze na wybory, ale. Ani razu nie zagłosowałam na osobę, której byłam przekonana, że o to jest osoba, która chce, żeby mnie reprezentowała. Dosłownie uważam, że nie ma w Polsce żadnych polityków, którzy reprezentują moje interesy poprawnie. I na przykład to jest coś, co wpływa bardzo na moje zdrowie psychiczne, mam takie poczucie beznadziei. Rzed, nie mogę sobie wybrać osoby, która na przykład ma teraz mniejsze poparcie, więc ja bym ją chciała wspierać, żeby miała większe poparcie za jakiś no czas. No właśnie, tylko ale ja przecież uważam, nie jest wszyscy... to coś związanego z klimatem, tylko to, że no, na, w tym momencie na, zdro na pani zdrowie psychiczne, powiem, to, że no, klasa polityczna nie spełnia pani oczekiwań. I może właśnie tutaj trochę wyciągamy niewłaściwy ciąg przyczynowo-skutkowy. Pytam znowu państwa. Że no, jednak jest pewien wpływ zmian klimatycznych, oczywiście, na przykład, nie wiem, smog powoduje, że się, gorzej, że się gorzej wysypiamy, no ale gorzej wysypiamy znowu w porównaniu do czego? Do warunków idealnych, czy do tego, jak się wysypialiśmy, nie wiem, 20-30 lat, lat temu, czy 30 lat temu również smog był, przypuszczalnie, nawet go było jeszcze więcej niż teraz, no bo jednak trochę tych pieców zostało wymienionych nawet w, w rejonach aglomeracji, więc no, stąd moje wątpliwości, czy na to zdrowie psychiczne nie wpływają przypadkiem w dużej mierze pozostałe. Czynniki, tak jak wspomnieliśmy, no, na czynniki, takie przepracowanie, czy nadmierny konsumpcjonizm, czy pęd taki do przodu, a klimat jest taki, no, no jednym z, je, ma, ma pewien wpływ, ale może niekoniecznie największy. Czy tylko tak no, kończąc myśl, bo też już chcę innym osobom do Ciebie powiedzieć. E, właśnie ja nie mówię o polityce tak szeroko, tylko mówię stricte o tym klimacie tak? I, i o tych, tych tematach, że nie ma, moim zdaniem, osób takich w Polsce w tym momencie z silnym głosem politycznym, które chcą decydować się na odpowiednie zmiany. Bo albo się tego boją, albo się z tym po prostu nie zgadzają. No więc ja mam poczucie, że politycy w Polsce nie chcą, żeby się ta sytuacja poprawiała. A na przykład obecna partia rządząca wprost nieraz właśnie nastawia przeciwko polityce Unii Europejskiej, z którą również można się zgadzać lub nie zgadzać w pewnych kwestiach. Ale na pewno gdzieś tam ten... Kierunek jest rzeczywiście na bardziej eko podejście niż takie jak na przykład polskie. To ja jeszcze powiem parę słów, nie wiem, ad vocem, tak się ładnie mówi. A bardzo proszę. Jeśli chodzi o długość życia, ona się rzeczywiście wydłużała, wydłużała i w Europie się dalej wydłuża, ale nie w Polsce. W Polsce średnio skró, uległo skróceniu średnie życie mężczyzny o 2,3 lata. A u kobiety 2,1, no to oczywiście jest tam parę miesięcy powiedzmy. Ponad dwa lata i tu i tu, więc ta tendencja od ostatnich dwóch lat, jasne, COVID i tak dalej, ale niestety się odwraca. Jeśli chodzi o nowotwory, no to rzeczywiście tendencja jest wzrostowa, ona nie jest strasznie wzrostowa, to jest 419, 420, 430 osób na 100 tysięcy, jeśli chodzi o nowotwory złośliwe. Oczywiście ta tendencja rośnie w górę. Natomiast jeśli chodzi o to, czy ten raport mówi o tym, że to się stało przez klimat, ja tam wierzę temu raportowi. Tak, faktycznie to są zmiany, które oni uważają, że są głównie przez klimat, ale nie można też lekceważyć wielu rzeczy powiązanych z tym. Na przykład, znowu jeśli chodzi o Polskę, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że w Polsce przez rok zwiększyła się ilość osób palących papierosy o 3%. Pali już 30% Polaków, paliło 27. Teraz, dlaczego zaczęli palić? Z depresji, to jest też wiele tutaj e, można spekulować. Nie wszystko oczywiście możemy zrzucić na zmianę klimatu, to jest wieloczynnikowa sytuacja, ale generalnie nie powiedziałbym, żeby w Polsce była tendencja do tego, że Polacy chcą być zdrowi. Raczej jest to tendencja, która się pogarsza. I tak samo, jeśli chodzi o otyłość, o której też była wcześniej A no mowa. Ale może chcemy być zdrowi, po prostu nam to nie wychodzi, bo czynniki zewnętrzne są silniejsze. Nie do końca jest w Polsce dobra świadomość i promocja zdrowia. I jeśli chodzi, na przykład, o otyłość, to też liczba osób otyłych stale rośnie, do tego, że już 60% mężczyzn w Polsce ma nadmierną masę ciała. Oczywiście tutaj ktoś może mieć mięśnie, prawda? Wiadomo. O, nie tylko mięśnie, ale zdaje sobie... Nie, ja tylko zwracam uwagę na to, no to jedno zdanie dla naszych widzów, że metodyki typu BMI, no rzeczywiście tak. osób, osoby trenujące wrzucają do jednego worka z osobami rzeczywiście z ciężką nadwagą czy, z, czy wręcz z otyłością, a jednak miary takiego, no powiedzmy, procentowej masy, procentowego odsetka masy tłuszczu, poziomu tłuszczu w organizmie, no jednak się nie przeprowadza, głównie z uwagi na to, że jest to skomplikowane badanie. Proszę bardzo dalej. I kolejna rzecz też, o której chciałem powiedzieć, to alkohol. Też, dlaczego ludzie zaczynają pić? Dlaczego w Polsce sprzedaje się 272 puszki piwa każdemu obywatelowi powyżej 15 roku życia? Statystycznie tyle naprawdę piwa trzeba pić. No skąd to się bierze? Te statystyki są, jeśli chodzi o alkohol, coraz gorsze. 15% mężczyzn pije codziennie w Polsce. Więc oczywiście to nie jest tylko zmiana klimatu, ale gdzieś ta ludzkość, chodzi mi głównie o Polskę, Coś drgnęło w złą stronę i my musimy naprawdę teraz wszystkie ręce na pokład położyć, żeby zacząć to zmieniać, bo widzę wyraźnie, a już jestem lekarzem 10 lat, że coś w ostatnich latach zaczęło się zmieniać na gorsze, z niezrozumiałych do końca dla mnie powodów. To co możemy zrobić z tej perspektywy zmian klimatycznych, jak możemy ten czynnik klimatyczny wyciągnąć z tego, z tego negatywnego wpływu, jaki ma on na zdrowie, jak to możemy, co możemy tutaj zrobić, co państwo rekomendujecie? No, to ja może się odniosę bardziej do szpitali, ponieważ też jestem lekarzem i widzę, ile na co dzień jest produkowanych odpadów medycznych, albo na przykład, ze względu na światło, można już podejść do tego w inny sposób. Tak jak właśnie sprawdzałam ostatnio, że w Australii powstał taki szpital, który wykorzystuje głównie do oświetlenia i do energii ciepłej, energię słoneczną, i dzięki temu. Z placówki, która była wcześniej i do tej, która powstała właśnie teraz, zmniejszono o 50% zużycia energii. Myślę, że to ma. To jest ten luster, że tak tylko zapytam, do oświetlania, czy, czy, czy chodzi o samą z, generację. światło czy, czy, czy światło słoneczne i po prostu jest głównie szpital zrobiony z okien, tak? I na przykład też zastosowano na e, u góry na samym szczycie ogród, który w lato ma oziębiać budynek, a w zimę ociebrać. To są takie łatwe zastosowania, które widać, że działają już może daleko od nas, ale dlaczego wtedy nie wdrożyć tego w naszym systemie i na przykład zastosować w szpitalach coś takiego jak światło, które włącza się tylko na ruch. Przecież pracując na dyżurach, my widzimy, że. Światło w szpitalach pali się codziennie, tak? Non-stop, 24 na dobę. A wystarczy tylko po prostu taka jedna mała zmiana, która myślę, że może mieć bardzo duży wpływ na naszą przyszłość. Z ogrodem powiążę tylko z wątkiem, który się pojawił poprzedniego dnia, mianowicie wspominaliśmy o zabetonowaniu. Polskich miast. O zabetonowaniu, na przykład rewitalizacja słynnego placu Pięciu Rogów w Warszawie, gdzie miało być dużo dobrego: miało być zielono, miały być drzewa, no a wyszedł zabetonowany dosyć mocno plac, z którego też ścieka woda. Ta woda nie, nie, nie jest zatrzymywana nijak w gruncie. I to też powoduje, że jednak no, w tych miastach temperatura jest nie do życia. No, nawet, proszę Państwa, w Rzymie, pamiętam, jak byłem latem. To no, tak mniej więcej do godziny 9:10 rano dało się chodzić, bo potem już tak się ten bruk nagrzał, tak już się to miasto nagrzało, że no nie, nie, nie było jak, więc może rzeczywiście nie tylko. Yy... Ogrody montujmy w szpitalach, ale montujmy gdzie się da. Myślę, że to bardzo ważna kwestia, ponieważ ja studiowałam w Poznaniu i był taki słynny rynek miejski, gdzie wygrał przetarg nie wiem kto, ale zabetonowano po prostu cały plac i nie ma tam żadnej rośliny, tylko po prostu beton i jakaś budowla. A to ja powiem, może w ogóle nawet nie tyle róbmy ogrody, co nawet podsypmy trochę ziemi, bo ja powiem Państwu coś, co mnie bardzo ucieszyło. Bo ja nie mam dużego balkonu, ale sobie mieszkam, mam jakiś taki balkon, na którym próbuję jakieś rośliny mieć. I mam między innymi dwie tuje w takich no, doniczkach. No One jakoś tam żyją, sobie dostałem je w prezencie, sobie żyją. I co ja zobaczyłem ostatnio, proszę państwa? Bardzo potężne w każdej doniczce yy, roślinkę mlecza. I teraz jeden lecz mi puścił dwa kwiatki, drugi lecz mi puścił jeden kwiatek. Ja mam, proszę państwa, mlecze samosiejki w, do, w doniczkach z tujami na balkonie. Więc może tu nie wystarczy, nie, nie trzeba robić wielnic, bo może myślimy sobie, że trzeba projektować jakieś ogrody, semiramidy, wiszące ogrody Babilonu, y, siódmy cud świata, wiszące ogrody, nie wiem, no, y, w, Warszawie, no, w Warszawie do Trzaskowskiego, ale no może, może wystarczy po prostu trochę ziemi dać Myślę, i natura może, sobie sam poradzi. Może taką inicjatywę plus 100 na każdą roślinkę, jak to na tarasie swoim będzie miał. Może to jest dobra metoda. Z tego co pamiętam, paprotka i daktylowiec, które zmniejszają ryzyko, znaczy oczyszczają powietrze w mieszkaniach, więc może ten kierunek. A czy to nie jest tak, że każda roślina trochę oczyszcza powietrze, zabierając jednak ten dwutlenek węgla i trochę tego tlenu produkując? Pytam Jakolaj, który, który ma głównie diefenbaki u siebie w mieszkaniu, bo są duże i, łatwo, i są idiotoodporne. Akurat te dwie, z tego co wiem, działają na korzyść, ale też nie jestem ekspertem. Nie. Może warto w takim Wszystko razie nie. zachęcać też Polaków, przepraszam, już tylko się wcinam, jak, że, że się chciałem, Może warto ich zachę zachęcać nas do tego, żebyśmy hodowali właśnie jakieś rośliny też przydatne, jakieś zioła, jakieś coś, co może nam pomóc, nawet w takiej medycynie, bo myślę, że może być, może być trochę zapomniana ta medycyna ludowa, kiedy to zioło lecznictwo, przecież pamiętam jeszcze mm, ojciec mój zioła sobie robi po, zgodnie z przepisami ojca klimuszki. Może warto w takim razie do tego też zachęcać, i może to by było połączyło przyjemne czyli to, że mamy ogrody, że mamy trawniki, yy, że mamy miejsce, gdzie możemy odpocząć, nie mamy wszystkiego zabetonowanego, nie czujemy się tak obco, co nam pomoże ze zdrowiem psychicznym. Tu mamy lepszą retencję wody, tu mamy lepszą, yy, lepsze powietrze, no i mamy też trochę jednak coś, co możemy również dla zdrowia wykorzystać, chociażby do zrobienia jakiegoś, jakiejś herbatki ziołowej. Tak, myślę, że to jest właśnie bardzo ważny temat tego w ogóle powrotu do natury, bo na to też jest już właśnie wiele badań i pod kątem psychicznym i fizycznym, że... No jednak co by nie było człowiek jest zwierzęciem, i to, że my się wszyscy zamknęliśmy w tych czterech ścianach, wszystko obetonowane, mamy wszystko sztuczne, mamy sztuczne światło, no chociażby tak, no to było nawet powiedziane, że w szpitalu po prostu zrobiono większe okna. To no niesamowita <grytanie> po prostu innowacja, tak? Że no na ludzi po prostu, że to wpływa i, i nawet myślę, że myślę, że. Nawet może wszyscy mamy podobne doświadczenie, że fajnie kiedyś wyjechać na urlop, tak, czy gdzieś w lesie, czy na łące, czy nad morzem sobie usiąść, i od razu jakaś tak się lepiej człowiek czuje. Eee, I właśnie my w naszych miastach, no, no właśnie tak uważam, że powinniśmy jak najwięcej dać miejsca na tą zieleń, na te, na te rośliny. Te wszystkie właśnie rynki odbetonować, bo tak naprawdę natura radzi sobie ze wszystkim już tak. Może Żeby... w ogóle brakuje planowania w tych miastach? Bo przecież A to na pewno. W tym złowrogim socjalizmie, który nieraz nie dwa krytykowałem, ale jednak no, miasta były planowane: były osiedla, były place zabaw, były parki, etc. etc. W Łodzi wychowałem się na takim PRL-owskim osiedlu i słuchajcie, idąc na rynek, to był dosłownie, nie wiem, 15 minut spaceru, ja mijałem trzy parki. Nierzadko z pięknymi drzewami, pięknymi takimi zwykłymi polnymi kwiatkami. Nawet chcąc sobie, nie wiem, poczytać książkę, ja mogłem wyjść z domu dosłownie, nie wiem, trzy minutki. Ja siedziałem na ławce w parku. A w Warszawie, no, y, nie park na zdrowiu, ale, ale to bardziej było blisko rynku górniak, ale no, park na zdrowiu jest znam. Piękny park. Z ogrodem botanicznym, w ogóle bardzo, z ogrodem zoologicznym. Bardzo ładne miejsce. A tu w Warszawie, mieszkając na górnym Mokotowie. No to, drodzy państwo, ja mam pod oknami trzy drzewka na krzyż, które i tak się martwiłem, że mi, które deweloper z sąsiedniego bloku chciał na parking przeznaczyć, a tak, no to większa zieleń, to jest mauzoleum żołnierzy radzieckich, no to już pomijam kwestie polityczne, w to nie wchodzimy, pole mogotowskie, na które mam pół godziny, jakbym chciał się dostać, no a wszelkiego rodzaju jakieś inne parki, no to już się robi wyprawa tak naprawdę autem. Czy może wróćmy do planowania w takim razie? Tak, właśnie to jest bardzo ważne, bo w tym momencie w Polsce, tak naprawdę. No, jest ta siła tych deweloperów, tak, którzy każdy metr kwadratowy chcą właśnie czy na budynek, czy na parking przeznaczyć, czy na cokolwiek, eee, a jak już te drzewka się wstawi, no to tam parę, żeby było, nawet nieraz są tak zaplanowane, że zaraz w sumie umrą, bo nie ma dobrych, dobrych warunków do przetrwania. I właśnie, no, wracamy do tej natury, bo może, i to nie jest łatwe, no, nie możemy tej natury aż tak spieniężyć, tak, wiadomo, że bardziej się opłaca komuś postawić parking i to jeszcze płatny, eee, natomiast e, właśnie a propos tego planowania, tak, też ostatnio właśnie na taki tekst się natrafiłam, że Teraz tak się mówi, że dzisiejsze dzieci no to yy, ciągle tylko przed komputerem i nie ma, w ogóle nie wychodzą z domu i, i tak się zachowują. Ale gdzie te dzieci mają wyjść, jeżeli mieszkają na strzeżonym osiedlu, otoczonym po prostu z każdej strony jakimś barierami? A wychodzą, ile mogą. Jest taki malutki placyk zabaw na takim dziedzińcu, bo tam moje osiedle w Warszawie to są cztery bloki, takie cztery wieżowce dwunastopiętrowe w zasadzie z takim placykiem po środku. Te dzieciaki wychodzą, one tam się bawią, one chcą się bawić na zewnątrz. Uważam, że to jest wielki mit, że dzieci chcą grać na komputerze. Oczywiście mam, mają telefony, mają laptopy, mają tablety, mają dostęp do tego wszystkiego, ale myślę, że też każdy po pewnym czasie jest zmęczony nawet patrzeniem się na coś blisko nas. O, właśnie, może to jest też dla, dla Państwa, dla Państwa lekarzy, kwestia wzroku, bo cały czas się patrzymy. Tak naprawdę blisko siebie, a brakuje nam tego oddalenia, spojrzenia. Na przykład w tym momencie cieszę się bardzo, że ja mogę popatrzeć na banery polskiego Radia 24, o tam kawałeczek dalej, bo nie muszę się cały czas patrzeć no, przed czubek własnego nosa. Może również w tę stronę yy, jakoś. Może dajmy tym dzieciom się bawić, tylko dajmy im gdzieś, zróbmy im miejsce do tej zabawy. Tak, dokładnie, to jest właściwie z dwóch stron to jest problem. Z jednej, że nie mają tego miejsca, a z drugiej, że nawet jakby takie miejsce było, no to też czasami rodzice wpływają na to, tak? Że na przykład nie chce im się z, dziećmi, z dzieckiem wyjść na, na spacer bo na przykład musi w tym momencie pracować, bo znowu wracamy do tego kapitalizmu, do tego wszystkiego, tak, Że też... Ale ty, ja pamiętam, słuchajcie, w mo... jak ja byłem dzieckiem, no nie aż tak dawno temu, no ja nie będę żadną, żadną miarą za, żadne, za jakiegoś emeryta tutaj się, się podawał, z całym szacunkiem oczywiście do emerytów, nie, nie, nie mam, nie mam nic złego na myśli, ale no przecież bawili się, ba... moje pokolenie jeszcze, to było już z tych pokoleń podwórkowych. Rodzice patrzyli przez okno, ewentualnie jak ktoś krzyknął mama, mama, no to się podchodziło do okna i się, się, się patrzyło, no... O... Może dzieci nawet, zwłaszcza w takich dużych osiedlach, przecież planujemy te osiedla 15-minutowe, które będą, zakładam, stosunkowo bezpieczne. Jeżeli mamy osiedle 15-minutowe, no to może nie potrzeba aż tak ścisłej kontroli, zwłaszcza że teraz mamy możliwości nadzoru, których wcześniej nie mieliśmy. Mamy GPS-y, mamy, y, mamy bransoletki z lokalizacją, mamy kamery. Przecież to wszystko również pomaga w pilnowaniu dzieci. To nie musi być może zawsze para, para oczu rodzica, chociaż no, oczywiście najlepiej, żeby taka para oczu rodzica również była. Tak, ale znowu właściwie trochę odchodzimy gdzieś może już w jakieś kolejne, dalsze, dalsze tematy, ale jak się na tym zastanowić, to właściwie możemy znowu wrócić do tego zdrowia, do tego odejścia od natury, tak, bo z drugiej strony przecież to jest też naturalne w jakiś sposób, że nie wiem, taki młody człowiek, tak dziecko, też musi się nauczyć trochę takiego radzenia sobie samodzielnie. A też teraz mamy często, a propos tej sztuczności wszechobecnej, no to jest też właśnie to, że takie dziecko jest obwarowane tymi wszystkimi GPS-ami, wszystkimi jakimiś brozoletkami, telefonami i nie wiadomo czym jeszcze. I nie można 5 minut nawet samo zostać. I mamy teraz coraz więcej takich osób, które nie wiem, nie potrafią sprzątać, nie potrafią gotować, nie potrafią same przejść kilometra. Bo na przykład mamy coraz więcej też takich no wszystko jest pilnowane, wszystko jest jakoś tam uregulowane. A może róbmy miejskie albo szkolne warsztaty dla dzieci poza miastem. Raz, żeby z jednej strony posiedzieć trochę w środowisku, na świeżym powietrzu, pozyskać jakieś takie przydatne umiejętności, nawet nie wiem, jak coś przepiłować, jak wbić gwóźdź, czy jak wyciągnąć gwóźdź, jak poradzić sobie z, nie wiem, ze śrubokrętem, z wymianą czegoś w aucie, czy, 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 czy w domu. A jednocześnie posiedzieć trochę, no zróbmy taki plac zabawny. No jak nie mamy już dostępu do placu zabaw na osiedlu, to może szkoła niech go ma, niech zrobi jakiś plac zabaw zamiast albo nawet na swoim terenie. Może to nam również pomoże ze zdrowiem. Psychicznym na pewno. Myślę, że na takich wyjazdach też powinny być zabronione telefony i w ogóle jakikolwiek dostęp do internetu. W szkołach prywatnych wiem, że w Warszawie jest bardzo dużo szkół, gdzie po prostu no, nie można używać przez cały dzień telefonów i jest to. Z pozytywnym wpływem na zdrowie psychiczne takich dzieci, więc można takie inicjatywy myślę zastosować i dobrym rozwiązaniem. Drodzy Państwo, może jeszcze jakieś ostatnie słowa, komentarze, mamy jeszcze trochę czasu, może. O właśnie pan, bardzo proszę. To, o czym mówiliśmy, ale nie, potrafi... nie potrafiliśmy tego nazwać Shinrin Yoku, czyli terapia lasem. To jest bardzo popularne, ale to jest Japonia, to jest daleko, daleko stąd, ale też udowodniona, to było ciekawe badanie, że patrzenie na przykład na błękit morski też poprawia nam nastrój. Jeśli robimy to codziennie przez jakąś tam ilość czasu, no to oczywiście działa to na dłuższą metę. To nie jest zbyt w ogóle odkrywcze. Niebieski ponoć uspokaja. Tak jest. To nie jest może odkrywcze, ale faktycznie da się to zmierzyć, zważyć i sprawdzić, czy rzeczywiście to poprawi jakąś, powiedzmy, problem jakiejś grupy społecznej w zdrowiu psychicznym czy w nastroju. I rzeczywiście na to jakieś badania są, więc ja się cieszę, że powrót do natury jest czymś pozytywnym i że już głośno się o tym mówi w kontekście naukowym. I rzeczywiście brakuje mi zieleni i chyba pójdziemy sobie potem na górę do tych ogrodów, bo tam jest pięknie. Również zachęcam do pójścia na górę, ale zachęcam też do powrotu tutaj. Niestety nasza aula do okrągłych stołów jest tu, gdzie jest, z uwagi na pewne ograniczenia lokalizacji, natomiast zachęcam też do przejścia się na górę, do zobaczenia szczególnie pięknej araukarii bardzo fascynujący iglak z Nowej Kaledonii, bardzo ładna roślina rosnąca tutaj. Drodzy Państwo, doszliśmy mniej więcej po, w tej, po tej, w tej długiej, bardzo takiej zawiłej dyskusji, mam wrażenie, ale doszliśmy do takiego wniosku spójnego trochę też z przesłaniami naszych poprzednich paneli, zwłaszcza wczorajszych, że jednak dobrym krokiem bardzo w stronę poprawy zdrowia Byłoby zadbanie o to, żeby te miasta, w których mieszka jednak coraz więcej z nas, były coraz lepszą przestrzenią do życia, żeby jednak zadbać o tę zieleń, żeby zadbać o ten oddech, żeby. I to nam również pozwoli się uspokoić. Może to jest droga. Drodzy Państwo, dziękuję serdecznie za uczestnictwo, dziękuję serdecznie za zabrany głos w dyskusji. W okrągłym stole zdrowie dla planety, zapraszam za 15 minut na ostatni okrągły stół naszej konferencji. Fakty i mity, odpowiedzialność za informacje. Dziękuję serdecznie, Kłaniam się nisko. Dziękujamos.